Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośrodku nich. Ewangelia według Mateusza, rozdział 18, werset 20. Obojętność wobec Chrystusa. Osoby z całego serca oddane Chrystusowi pragną przebywać w Jego towarzystwie. Instynktownie kierują się tam, gdzie wiadomo, że On jest. Czy jest to możliwe? Tak, gdzie dwaj albo trzej są zebrani razem do mojego imienia. Nikt, kto jest prawdziwie świadomy wielkości i wspaniałości Jego osoby oraz błogosławieństwa komunii z Nim, nie byłby tam chętnie nieobecny. Zaniedbany stół pański i spotkania modlitewne mówią głośno o laodycejskim stanie serca. Dawniej trwali w nauce apostolskiej i społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 42 werset. To tragedia, że teraz jest taki brak wytrwałości. Skoro Pan mówi do Ojca, pośród zgromadzenia śpiewać Ci będę, list do Hebrajczyków 2:12, to czy my możemy przypuszczać, że On nie zauważa, czy jesteśmy tam, czy nie, aby przyłączyć się do pieśni, którą On prowadzi? W nadchodzącym spotkaniu z Panem przed sądem Chrystusa, gdy ujawni nasze samowole, złe nastawienia lub kłótnie z braćmi w Chrystusie, jeśli odkryje, że to przeważyło, w nadchodzącym spotkaniu z Panem przed sądem Chrystusa, gdy ujawni nasze samowole, złe nastawienia lub kłótnie z braćmi w Chrystusie, które przeważyły nad wszystkimi motywami miłosnej odpowiedzi na Jego życzenie, to czyńcie na moją pamiątkę. Zła intonacja to nie jest pytanie, tylko twierdzenie. W nadchodzącym spotkaniu z Panem przed sądem Chrystusa, jak mówi nam drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 10 werset, Pan ujawni nasze samowole, złe nastawienia lub kłótnie z braćmi w Chrystusie, które przeważyły nad wszystkimi motywami miłosnej odpowiedzi na Jego życzenie, to czyńcie na moją pamiątkę. Głęboko upokarzająca jest myśl, że ci, którzy zakosztowali miłości Pańskiej, potrafią korzystać z tego, że nie muszą pracować w Dzień Pański, czyli w niedzielę, aby spędzać Jego poranne godziny w łóżku, a inni mogą usprawiedliwiać swoją nieobecność z powodu odwiedzin lub przyjmowania wizyt od przyjaciół. W ten sposób tracone są bezcenne możliwości zadowalania serca Pańskiego i okazywania przywiązania do Niego w miejscu Jego odrzucenia. Jest to zwykła kpina powtarzać: przyjdź Panie Jezu, gdy zdradzamy naszą obojętność na Jego obecność tutaj. Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośrodku nich. Ewangelia według Mateusza, 18 rozdział, 20 werset.